Przeczytajmy ze Słowa Bożego. Pierwszy list do Koryntian. Piąty rozdział od pierwszego wersetu do szóstego rozdziału, jedenasty werset. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście wzbili się w pychę. Zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak, jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem, i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie,
i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy. Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Słyszeliśmy w modlitwie i razem się modliliśmy, że Pan Jezus jest naszym pasterzem. Jednym z takich rozróżników jest to, że wśród nas Słowo Boże ma być żywe i jest żywe w odróżnieniu od tego, co się dzieje poza tymi, którzy zgromadzają się do imienia Pana Jezusa. I to jest ta różnica, że dla ludzi tego świata, niezależnie czy chodzi o świat polityczny, czy świat kościelny, religijny, moralny, różne podziały tego obszaru chrześcijańskiego na chrześcijański i na zewnętrzny okrąg, czyli ten, który jeszcze się nazywa chrześcijańskim, ale już nie jest znany Panu Jezusowi, możemy podzielić. I te różne podziały mają wynikać nie z tego, że będziemy ustawiać różnego rodzaju parawany, tylko z tego, że będzie to praktyczna różnica w codziennym oddzieleniu się od zła. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy wprowadzali różnego rodzaju ludzkie metody oddzielania się, tylko to, co jest rzeczywistością. A więc, czy Duch Święty mieszkający w nas oddziaływuje na nas w ten sposób, że się w praktyczny sposób od świata odróżniamy? Czy też gasząc Ducha Świętego uniemożliwiamy Mu takie działanie i wtedy różnica między chrześcijanami, którzy znają swojego Zbawiciela, a tymi, którzy tylko z zewnątrz noszą nazwę chrześcijaństwa, różni się tak mało jak 10 panien, z których i 5, które były zbawione i te, które były niezbawione, w czasie snu się w ogóle nie odróżniały od siebie. Także zewnętrzne świadectwo jednych i drugich było takie samo. Bez wartości, tak jak bez wartości jest to, jak ktoś śpi. Wtedy nie ma wpływu na otaczający go świat żadnego. Tutaj mamy bardzo przykrą sprawę w tym liście do Koryntian, 5 rozdział opisaną, ale ona również nas dotyczy, bo zaadresowany jest pierwszy list do Koryntian w ten sposób, 1 rozdział, 2 werset. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, i gdyby na tym miejscu się to kończyło, to byśmy mogli powiedzieć, że to nie nasza sprawa, że to dotyczy tylko Koryntczyków i to jeszcze w tamtym czasie, więc to jest nie nasza sprawa. Ale tak nie jest. Ten werset w tym miejscu się nie kończy i my nie powinniśmy go w tym miejscu kończyć. Poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Czyli widać, jeśli zaliczasz się do tych, którzy wzywają imienia Pana Jezusa, to na każdym miejscu, niezależnie, czy to jest w Koryncie,
czy poza Koryntem, czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w Chinach, gdziekolwiek wzywane jest imię Pana Jezusa Chrystusa, tam obowiązują ustalenia tego listu. Zresztą tak jest z każdym słowem Biblii. Natomiast tu wymaga to dodatkowego podkreślenia. Gdyż jest to bardzo niezręczna rzecz, która się wydarzyła i najchętniej byśmy może chcieli powiedzieć, że nas to nie dotyczy. Ale nasiona każdego grzechu są w sercu każdego z nas. I można je tylko i wyłącznie w ten sposób trzymać w śmierci, gdy będziemy dawać wolność działaniu Ducha Świętego w swoim życiu. Jeżeli nie będziemy dawać wolności działaniu Bożemu, to te nasiona będą kiełkować. Najpierw będą małe, potem będą większe, a potem urosną tak bardzo, że nikt nie będzie wiedział, że to kiedyś było w ogóle miejsce, w którym Duch Święty jakąkolwiek działalność miał. Więc dlatego Pismo mówi: Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. I tutaj widzimy, że to się stało powszechnie znane. Wszeteczeństwo między Koryntczykami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, a mianowicie, że ktoś żył z żoną ojca swego. Kluczowe jest, jak oni zareagowali na ten grzech. Niestety zareagowali źle. Wzbili się w pychę. Zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Więc widzimy tutaj ewidentnie, że mamy jasną informację, że miejsce takich, którzy zapomnieli o tym, kto jest ich Bogiem i że mają mu dawać pierwsze miejsce w swoim życiu, jest poza zborem, poza praktyczną społecznością. Taki człowiek, mimo że jest dzieckiem Bożym, nie może przebywać wśród wierzących, którzy łamią chleb. I Paweł mówi: lecz ja, który nie obecny ciałem, ale obecny duchem. Jakie to jest podobne do dzisiejszych rzeczy? Paweł nie miał Skype'a, nie miał Meet'a, nie miał telefonu, a będąc nieobecny ciałem, ale obecny duchem, był wśród wierzących z Koryntu. My też teraz jesteśmy zgromadzeni wokół Pana, wokół Słowa Bożego w tej godzinie, bardziej w duchowy sposób, bo nasze ciała są rozrzucone po większych odległościach. Nie jest tak jak zazwyczaj, że jesteśmy w jednej sali, tylko jesteśmy w różnych miejscach. Ale to jest właśnie trzeci werset 5 rozdziału 1 listu do Koryntian, praktykowany teraz przez nas, że choć jesteśmy nieobecni ciałem, ale jesteśmy obecni duchem. Jesteśmy zgromadzeni w jednym momencie wokół Słowa Bożego. Paweł tą obecność duchem, ale nieobecność ciałem wykorzystał do tego, żeby zdalną sprawę, czyli sprawę, która wydarzyła się w Koryncie, osądzić. Osądził tego, który to uczynił, tak jakby był obecny. I mimo, że był apostołem, nie naruszył władzy zboru, nie naruszył władzy lokalnego zgromadzenia, bo nie powiedział, że ten człowiek już jest wykluczony, bo on tak go osądził. Powiedział zalecenie w 4 wersecie. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Teoretycznie było możliwe, że Koryntianie tej rady nie posłuchają i byliby w tym zakresie winni tego, że tego nie zrobili, ale również byliby autonomiczni. Autonomia używana ku grzechowi jest rzeczą,
która staje się złem dla tych, którzy autonomii w złym używają. Natomiast jeżeli używamy jako zgromadzenie autonomii ku przybliżaniu się do Pana Jezusa, ku jedności ciała Chrystusowego uwidacznianego w naszych działaniach, to taka autonomia jak najbardziej istnieje i nawet apostoł Paweł takiej autonomii, czyli niezależności lokalnego zgromadzenia w Koryncie, nie naruszył. Nie macie się czym chlubić, no bo faktycznie grzechem chlubić się nie można. Nie możemy teraz chwalić się, jestem zbawiony z łaski, więc sobie mogę żyć we wszeteczeństwie. Niestety są w kręgach chrześcijańskich takie grupy. Niestety jest to praktykowane, że się ludzie chwalą, że mogą tarzać się w błocie, ale są zbawieni z łaski, więc nic im nie grozi. Nie jest to prawdziwe świadectwo. Wręcz można powiedzieć, że takiemu człowiekowi, jeśli faktycznie jest zbawiony, pomieszało się coś w głowie dość mocno. Ale niestety z zewnątrz musimy takiego osądzić jako po prostu takiego, który jest zwyczajnie niewierzący, jak takie rzeczy mówi. Bo my nie jesteśmy Bogiem, my nie widzimy wiary, my widzimy zewnętrzne świadectwo. I na podstawie tego zewnętrznego działania jesteśmy obowiązani, aby to oceniać. Więc w tym momencie ten brat, który upadł w ten grzech, który polegał na tym, że z żoną ojca swego wdał się we wszeteczeństwo, ten brat został właśnie dlatego wykluczony, bo nikt z nas nie ma duchowego rentgena. My nie wiemy, czy on jest naprawdę zbawiony. Jeśli coś chodzi jak kaczka, kwacze jak kwaczka, pływa jak kaczka, je to co kaczka, musimy założyć, że prawdopodobnie jest to kaczka, a nie zadawać sobie pytania, a może jest to orzeł, któremu się coś pomieszało w głowie. Tak nie jest. Mamy jedynie możliwość ocenić po tym, co jest widoczne. Pokaż mi wiarę z uczynków swoich. Pokaż mi wiarę w praktyce, a nie, że będziesz powoływał się, czyli wzywał imienia Pana Jezusa Chrystusa, a twoje życie będzie jak życie pod kierownictwem diabła. 7 werset i 6 wskazuje na to, że też tego typu zachowania muszą być oddzielane od pozostałych wierzących, bo zło się lubi rozprzestrzeniać. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Ponieważ ten kwas musi być usunięty, dlatego ten wyrok z 5 wersetu jest bardzo, bardzo adekwatny, właściwy, prawidłowy. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Widać ewidentnie, że Paweł nie przekreśla tego człowieka. Jeśli jest zbawiony, to jego duch będzie zbawiony w dzień pański. Właśnie między innymi przez to, że jest on obmyty krwią Pana Jezusa, zbawiony raz na zawsze, a zbawienie jest nieutracalne. Ale jeżeli ciało tego człowieka jest oddane grzechowi, to on w tym ciele nie może zgromadzać się z innymi wierzącymi, bo jego zło praktykowane przez niego będzie przechodzić na innych. Wezwanie z 8 wersetu. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Czy jest tu ogólna zasada, że to święto, które mamy, łamanie chleba, jest powiązane z oceną stanu praktycznego tych, którzy w tym łamaniu chleba biorą udział? Dlatego mamy
w Piśmie Świętym listy polecające. Dlatego jak przyjeżdża ktoś nieznany z innego końca świata, nieznany zborowi lokalnemu i chce łamać chleb, to zbór, z którego się wywodzi, wystawia mu świadectwo. Mówi o nim, czy to jest ktoś, z kim łamać chleb można. Jeżeli nie jest to praktykowane, to wtedy jest to po prostu bardzo niebezpieczne, że będzie się sprzeniewierzało Słowu Bożemu. Bo nie jesteśmy w stanie ocenić kogoś, kto przychodzi z zewnątrz i wzywa imienia Pana Jezusa. A wiemy z 7 rozdziału Mateusza, że wielu takich, którzy wzywają Pana Jezusa, Panie, Panie, trafi do jeziora ognistego zgotowanego diabłu i jego aniołom. Nie możemy takich ludzi uspokajać, dopuszczając ich do łamania chleba. Bo to jest wtedy nasza odpowiedzialność, krew takich osób spada na nas. 9 werset. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. I tu jest bardzo ważna rzecz. Nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, albo grabieżców, albo bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz miał na myśli Paweł tych, którzy mienią się chrześcijanami i mają w praktyce takie rzeczy. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, że od razu Słowo Boże daje nam zabezpieczenie. To zabezpieczenie jest po to, żeby nie doprowadzić do rozszatkowania chrześcijaństwa. Bo można się w zasadzie chcieć pooddzielać od wszystkich o każdą drobnostkę. Natomiast Słowo Boże pokazuje tutaj, że to są rzeczy, które są po prostu radykalnie bardzo poważne. Wszetecznik, czyli ktoś, kto uprawia seks przed małżeństwem. Chciwiec, czyli ktoś, kto chce za dużo dla siebie, czyli łamiąc zasady współżycia społecznego, nadużywa tego, że jest być może ekonomicznie silniejszy od innych i do siebie ciągnie, ale to może też być biedna osoba, która żeruje, nie chce jej się pracować i żeruje na innych. A może pracować, nie mówię o chorych osobach. Grabieżców, czyli tacy, którzy przemocą i siłą zabierają innym różnego rodzaju dobra. Bałwochwalców, czyli tych, którzy czczą innego Boga. No jak można z takim człowiekiem wspólnie wielbić Boga? No praktycznie jest to niemożliwe. Dlatego wszelkiego rodzaju błędy, które powodują, że ten taki poddawany ocenie człowiek czci innego Boga, no to to jest właśnie ten element. I chodzi o to, żeby wśród wierzących tacy nie byli. Potwierdza to 11 werset. Napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, którzy się mieni bratem, czyli podaje się za współwierzącego. Mieni się bratem albo mieni się siostrą i uważa, że jest zbawiony, a jest wszetecznikiem, a jest chciwcem, a jest bałwochwalcą, albo oszczercą. Stary Testament mówi, że oszczerca chodzi i zdradza tajemnicę. Chrześcijanin ma być jak najdalszy od tego, żeby zbierać jakieś tajemnice i je rozprzestrzeniać. Jest to niestety grzech dosyć popularny w tym świecie i on jest po prostu grzechem oszczerstwa. Filipian, 4 rozdział, okolice 8 wersetu mówią wyraźnie: myślcie, bracia, o tym, co prawdziwe, co miłe, co chwalebne, co godne pochwały i tak dalej, i tak dalej. I my mamy tutaj wyraźnie powiedziane, że chrześcijanin nie może być oszczercą. Pijak, ktoś, kto nadużywa różnego rodzaju substancji lub zachowań uzależniających, czyli w pierwszym rzędzie alkohol. Może to być dzisiaj modne dopalacze, narkotyki lub pewne zachowania, gry komputerowe i tym podobne.
grabieżca, zakupoholicy też są w tym pijaku, grabieżca, już mówiliśmy, żebyście z takim nawet nie jadali. Jeśli Słowo Boże mówi, żeby nawet z takim nie jadać, to co dopiero z takim nie należy łamać chleba. Mamy z takim nawet się nie zapraszać na posiłki wspólne, na wspólną kawę czy na wspólną pizzę. Żadnych takich elementów. Taki, który podaje się za chrześcijanina, a jest, wyczerpuje te paragrafy, czyli czy jest to człowiek, który głosi fałszywą naukę na temat Boga. Fałszywa nauka na temat Boga, czyli bałwochwalstwo, to jest albo różnego rodzaju kombinacje przy tym, kim Bóg jest. Tacy ludzie często nie uznają, że Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem, albo atakują Jego doskonałą ofiarę, czyli robią z Boga handlarza. A przecież Pan Jezus za wszystko, za własną ofiarą zapłacił i dla grzesznika jest to całkowicie bezpłatnie dostępna łaska. I inne różnego rodzaju wypaczenia od Słowa Bożego czynią z ludzi bałwochwalców. Jeżeli człowiek taki przekręca Słowo Boże, jest po prostu czcicielem innego Boga, bo wyobrażał sobie różne niewłaściwe rzeczy o Panu. I teraz 12. Czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? My bardzo często przyłapujemy się na tym, że za bardzo interesujemy się tym, co się dzieje poza wierzącymi. Co nas to obchodzi? Nie obchodzić nas to ma, co się dzieje na świecie na zewnątrz. Nie mamy tego oceniać. To nie jest nasza rzecz, żeby wytykać władzom coś, wytykać coś niewierzącym z tego świata. Nie, to jest w ogóle nie nasz temat i nie powinniśmy się tym zajmować. Rodzą się z tego tylko i wyłącznie błędy. Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Zgromadzamy się do imienia Pana Jezusa po to, że chcemy Jemu oddać chwałę i znamy się tylko na tym gruncie, nie znamy się na żadnych innych płaszczyznach. To jest jedyna płaszczyzna, która spowodowała, że w takim gronie, w jakim się zgromadzamy w miejscowym zborze, spotykamy się. Miłość do Pana Jezusa. I teraz tylko i wyłącznie to, czy to jest praktykowane we właściwy sposób, wśród nas jest oceną chrześcijan. Nie interesują nas sprawy zewnętrzne. Kiedyś dałem takie porównanie, że my jako chrześcijanie jesteśmy ambasadorami obcego mocarstwa. Nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa. Ambasador nie może się mieszać w sprawy obcego mocarstwa, bo zostanie natychmiast słusznie potraktowany jako ktoś, kto miesza się w nie swoje sprawy. Zresztą Paweł też mówi o innych przykładach, czyli o sportowcu, o żołnierzu, że każdy ma do wykonania misję i porównuje te zawody z chrześcijanami. My mamy za dużo do robienia rzeczy, które Pan nam dał i pracowników jest zbyt mało, aby zajmować się rzeczami niepotrzebnymi. A niepotrzebne rzeczy to są te, gdy robimy coś, co nie należy do naszego zakresu obowiązku jako chrześcijan. Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Mamy się tym nie zajmować, bo Bóg się nimi zajmie. Nie my, to nie jest nasza sprawa. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. To też jest bardzo ważne. Kogoś, kto jest bałwochwalcą, wszetecznikiem, chciwcem, pijakiem lub oszczercą, należy w naszym gronie nie utrzymywać. I 6 rozdział jest bardzo podobny do tego i w zasadzie powinien być kontynuacją. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę, mówię o 6 rozdziale, pierwsze 11 wersetów, czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czyli Paweł pokazuje, że ta sprawa osądzania działa również w drugą stronę. To ludzie tego świata nie nadają się do tego, żeby rozstrzygać
jeśli powstanie konflikt między wierzącymi. Czyli my nie mamy osądzać między nimi spraw, a oni nie mają osądzać spraw między nami. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? To jest wspaniała rzecz. Będziemy sądzić świat przyszłości. Będziemy sądzić świat aniołów. Dalej mówi w trzecim wersecie Paweł. Aniołów będziemy osądzać. A więc jeżeli mamy każde dziecko Boże, każde najmniej zaawansowane wiedzy biblijnej dziecko Boże będzie sądzić aniołów, to na podstawie tego, że będzie to robić, już dziś jest w stanie oceniać sprawy pomniejsze. I to jest tylko i wyłącznie kwestia godności. Dlatego Paweł pyta, czyż jesteście niegodni? I to jest bardzo złe, kiedy my oddajemy ocenę tego, co się między nami dzieje, komuś ze świata. To jest błąd. Nigdy nie powinniśmy nikomu na zewnątrz, poza zgromadzeniami, opowiadać o kwestiach, które się dzieją w zgromadzeniu, takich, które są po prostu niezrozumiałe dla ludzi tego świata. Nawet jak się nic nie dzieje złego czy dobrego, to oni nigdy nie są w stanie tego ocenić właściwie. Więc tego typu informacje nie są w ogóle przeznaczone dla nich, tak samo jak dla nas nie są przeznaczone informacje ze świata. My nie oglądamy właśnie dlatego telewizji, radia i tak dalej, bo nie umiemy tego we właściwy sposób ocenić. Od razu chcemy do tego po prostu użyć niewłaściwych narzędzi oceny, gdyż Duch Święty już uniemożliwia nam oceniać sprawy tego świata po światowemu. Już mamy wyczyszczony umysł. Pewnego rodzaju rzeczy nie jesteśmy w stanie przyjąć, zrozumieć i przez to nie powinniśmy się wtrącać w nie swoje sprawy. I końcówka tych wersetów, a więc okolica 9, 10, 11 pokazuje, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Byli. Wśród nas są tacy, którzy któryś z tych grzechów mieli na swoim barku. Ja na przykład kiedyś miałem złe wyobrażenie na temat Boga, byłem bałwochwalcą. Wyobrażałem sobie, że On nie istnieje jako ateista. I dopiero gdy przyszedłem na ewangelizację, miałem wtedy około 18 lat, trochę mniej, 2 miesiące przed 18 to było, usłyszałem, że Pan Jezus Chrystus chce mnie zbawić, bo umarł za moje grzechy. I w jednej sekundzie z bałwochwalcy zmieniłem się w czciciela Boga i dzięki łasce Bożej trwa to już 30 lat. Byłem bałwochwalcą. Ten fragment mówi wyraźnie, niektórzy z was byli takimi, aleście obmyci, aleście uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Skoro tacy jesteśmy, to naprawdę trzymajmy się tego, żeby trzymać się prostej drogi, prostej ścieżki, którą mamy dzięki Słowu Bożemu wyznaczoną.